Katarzyna Zelek, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych życiem miasta Świdniczan na kolejną sesję Rady Miasta, która odbędzie się w najbliższy piątek. Na piątek, 27 marca, na godzinę 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy zaplanowano 6. sesję Rady Miejskiej. W programie m.in. odznaczenia państwowe dokonane przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego za długoletnią służbę pracownikom MOPS-u. Odznaczenia te będzie wręczał wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. W programie również podjęcie uchwał takich jak chociażby zapobieganie bezdomności bezpańskich psów i kotów, zmiana na jednostkę budżetową Centrum Organizacji Pozarządowych. Prócz tego podczas najbliższej sesji zapoznać będzie można się ze sprawozdaniami z realizacji m.in. strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie miasto Świdnica, gminnego programu wspierania rodziny oraz programu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Za nami konferencja podsumowująca projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy. Aktywny powrót okazał się być prawdziwym sukcesem. Projekt Aktywny powrót był realizowany przez Powiat Świdnicki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w ramach promocji integracji społecznej. Za nami konferencja podsumowująca projekt. Duży projekt o wartości ponad 2 700 000 zł, realizowany od 2012 roku, głównie w latach 2013-2014, a kończony w roku 2015. Projekt skierowany głównie do osób w wieku plus 50, czyli tej grupy bezrobotnych, której jest najtrudniej sensownie pomóc. Zakładaliśmy skuteczność zatrudnieniową, czyli ile osób zostanie po tym programie u pracodawcy, na poziomie 40%. Udało się osiągnąć prawie 60%, więc są to naprawdę wyniki zadowalające. Głównym założeniem realizowanego projektu było zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 319 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia na terenie powiatu świdnickiego. Ten rok to piąty rok naszej działalności. Jeszcze niedawno korzystaliśmy z Urzędu Pracy, ze środków Urzędu Pracy, żeby utworzyć naszą firmę. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w programie Aktywny Powrót. Zgłosiliśmy akces zatrudnienia 5 osób na prace interwencyjne, na stworzenie stażu dla tych osób. Udało się zatrudnić 4 osoby, które przepracowały ten cały czas. Jesteśmy zadowoleni z tego programu i myślę, że będziemy dalej korzystać z niego. Jestem po 50. W zeszłym roku dowiedziałem się, że jest realizowany projekt Aktywny Powrót do Pracy i skorzystałem z tego, wypełniając wniosek, zostałem zakwalifikowany i dostałem się na staż do spółdzielni socjalnej Raz, Dwa, Trzy w Żarowie, gdzie odbyłem tam 6-miesięczny staż pracy. Po odbyciu tego stażu zostałem zatrudniony w firmie Raz, Dwa, Trzy. Pani prezes Lucyna Skorupska, która jest prezesem tej firmy, zaproponowała mi pozostanie w tym zakładzie pracy. Jestem z tego bardzo zadowolony. Aktywny powrót adresowany był do 319 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy. W tym w szczególności do osób w wieku 50-64 lata oraz długotrwale bezrobotnych, jak i do osób posiadających specyficzne kwalifikacje zawodowe, na które co najmniej od roku brakuje ofert pracy. Jak pokazało życie, bezrobocie konkretnych osób przyjętych do udziału w projekcie mogło sięgać nawet kilkunastu lat. Moja firma wzięła udział w aktywnym powrocie w zeszłym roku, w 2014, zatrudniając na warunkach, które były dostępne dla osób 50+, stażystkę, która pomaga mi w pracach biurowych. Jest to pani, która przez wiele lat, kilkanaście lat, nie mogła znaleźć pracy. Poznałyśmy się w luźnych okolicznościach. Powiedziała o tym, że nie może nigdzie znaleźć pracy. Stwierdziłam, że należy takim osobom dać szansę, ponieważ kiedyś my też będziemy mieć 50+ i pewnie będziemy szczęśliwi, jeżeli ktoś pozwoli nam na nowo wrócić do aktywności zawodowej. Osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy wskaźniki są imponujące. Ostatecznie osiągnięto bowiem efektywność zatrudnieniową na poziomie aż 60%, a większość uczestników projektu rozwinęła dotychczasowe i zdobyła nowe zdolności i umiejętności społeczne.
Powiatowe eliminacje konkursu Młodzież zapobiega pożarom wygrali Anastazja Lato, Aleksandra Myczkowska oraz Mateusz Bortkiewicz. Zdolna młodzież z powiatu świdnickiego zmierzyła się dziś z ciężkim zadaniem. Wyłonieni na etapie szkolnym uczniowie wzięli udział w powiatowym etapie konkursu Młodzież zapobiega pożarom. Co roku odbywamy takie eliminacje powiatowe Młodzież zapobiega pożarom, ale podstawą tego konkursu są eliminacje, które się w szkołach odbywają, w klasach, w obecności ich wychowawców, ich nauczycieli. Potem eliminacje gminne. Na tych turniejach młodzież poznaje wiedzę nie tylko z zakresu ochrony przeciwpożarowej stricte, ale również z historii ochrony przeciwpożarowej, z postępowania bezpiecznie w różnych sytuacjach kryzysowych, sytuacjach takich, które zagrażają życiu i zdrowiu. Elementem dodanym do tego, oprócz rywalizacji sportowej w każdym innym turnieju, jest to, że młodzież będzie również potrafiła posługiwać się w pewnych sytuacjach trudnych, wiedzieć jak alarmować, jak informować, wiedzieć jak postępować, jak udzielić pierwszej pomocy. A to jest bardzo istotne, bo każde zdarzenie, które uda się w zarodku złapać, zabezpieczyć, o tyle łatwiej jest do przeprowadzenia później przez służby profesjonalne. Uczniowie powiatowych szkół mierzyli się z pytaniami typu: jakie warunki winna spełniać jednostka włączona do KSRG? Kto stanowi władze naczelne Związku OSP? Co to są urządzenia przeciwpożarowe? Oraz co wchodzi w skład ekwipunku osobistego strażaka ochotnika? 38. edycja konkursu wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom jest bardzo ważnym elementem edukacyjnym. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że dla nas leśników jest to szczególnie ważne. Mamy w tej chwili okres wiosny, jest to najtrudniejszy okres, gdzie zagrożenie pożarowe w lasach jest największe. Jeżeli dodamy do tego, że w tym okresie zarówno łanie, kozy są wysoko ciężarne i mają utrudnienia, by uciec przed pożarem, to nikogo nie muszę przekonywać do tego, że akurat takie akcje są niezbędne i potrzebne. Powiatowe eliminacje konkursu Młodzież zapobiega pożarom wygrali w kategorii wiekowej 10-13 lat Anastazja Lato. W kategorii 14-16 lat najlepsza była Aleksandra Myczkowska. Zaś w kategorii 17-19 lat zwyciężył Mateusz Bortkiewicz. Kilkaset tysięcy złotych zaoszczędzi powiat świdnicki na rozstrzygniętych właśnie przetargach. Dobre informacje płyną ze starostwa powiatowego. Po trzech rozstrzygniętych przetargach będą pieniądze na kolejne inwestycje. W kasie zostanie kilkaset tysięcy złotych. Jest kilka optymistycznych informacji. Przede wszystkim pierwsza to jest ta, że przy przetargu na budowę boiska przy trzecim ogólniaku wyszły dosyć spore oszczędności. Oszczędności wyszły także po przetargu na termomodernizację budynku PCPR przy ulicy Wałbrzyskiej. No i mamy też oszczędności poprzetargowe na przebudowę drogi Marcinowice-Zebrzydów, aczkolwiek te oszczędności bardziej dotyczą gminy Marcinowice, bo też tam jest ich wkład, ten 50-procentowy. W sumie na remoncie boiska przy trzecim LO zaoszczędzono wraz z rezerwą blisko 200 tysięcy złotych. Modernizacja budynku PCPR-u to kolejne 120 tysięcy. Mniej o 130 tysięcy będzie też kosztował remont drogi Marcinowice-Zebrzydów. Zaoszczędzone pieniądze znajdą szybko swoje przeznaczenie. Na tych dwóch przedsięwzięciach mówię o PCPR-ze, mówię o budowie boiska przy trzecim ogólniaku. To są kwoty koło 100 tysięcy przy budynku PCPR, ponad 100 tysięcy przy budowie boiska przy trzecim LO, nie wliczając tych środków z rezerwy, które wcześniej zabezpieczyliśmy. Mamy pewne pomysły. Ja nie ukrywam, że mnie na sercu bardzo leży też szkoła specjalna w Świebodzicach i też Wydział będzie się przygotowywał do harmonogramu przedsięwzięć, które są tam niezbędne. Myślimy też o boisku przy drugim LO w Świdnicy. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.